Dzisiaj jesteśmy na terenie przedszkola numer 5 w Opolu, gdzie przedszkole od lat już bierze udział w naszej inicjatywie i w tym konkursie. Widać duże zaangażowanie przedszkolaków, bardzo dużo butelek PET zebraliśmy. Butelki PET odbiera nasz partner naszego konkursu, czyli Zakład Komunalny. Butelki już pojechały do ważenia, jesteśmy bardzo ciekawi, ile udało się tym razem zebrać. Akcja zbierania butelek plastikowych miała bardzo duży poklask właśnie ze strony zarówno dzieci, jak i rodziców. Nie liczyliśmy tak, nie robiliśmy takiej statystyki, ale naprawdę było tego bardzo, bardzo dużo. Także zasypały nas tutaj tymi buteleczkami, także myślę, że imponująca dosyć liczba. Dzieciaczki zaczęły spontanicznie przynosić do przedszkola właśnie takie zużyte w domu butelki po napojach plastikowe oczywiście. No i tutaj gromadziliśmy, ponieważ wiedzieliśmy, że Urząd Miasta zorganizował taką akcję szerszą dotyczącą zbioru właśnie tych PET-ów. Nawiązaliśmy kontakt i w ten sposób przyczyniliśmy się do tego, żeby jednak troszeczkę to środowisko odciążyć. Mamy taką cały zestaw zadań związanych z edukacją, z ekologią. Zbieramy, segregujemy śmieci, uczymy dzieci, także nie tylko plastik, również papier, pozostałe odpady. Także jak najbardziej takie akcje są pożądane. Ten konkurs jest już piątą edycją wydarzenia, które nazywa się Konkurs na zbiórkę butelek PET. W tym roku zbieramy także elektroodpady. Jest to inicjatywa, która ma na celu przybliżenie tematu segregacji, zaprzyjaźnienie dzieci z segregacją. W zamian za to dzieci będą brały udział w wydarzeniach edukacyjnych w amfiteatrze. Konkurs będzie rozstrzygnięty 29 kwietnia, natomiast wręczenie nagród 10 maja będzie na terenie amfiteatru naszego opolskiego.